Proszę w imię Ojca bardzo. I Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbawa i swojego. Amen. Wszechmogący Boże, pobłogosław tę figurkę świętego Floriana, patrona strażaków. Niech ta figurka przypomina strażakom, druhom męstwo świętego, aby od niego się uczyli i służyli Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pododdział! Za mną! Marsz! Pododdział! Czystej, bo przeżywamy 70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie. Witam mojego przyjaciela, kapelana Straży Pożarnej Województwa Podlaskiego, księdza Wojciecha Eismonta, Poczty Sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie, Klukowie, Wyszonkach Kościelnych. Witam parlamentarzystów, przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych i radnych wszystkich szczebli. Witam przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów jednostek organizacyjnych szczebla powiatowego i gminnego oraz wszystkich przybyłych gości według tytułu i godności. Msza święta jest sprawowana przeze mnie i przez księdza kapelana jako podziękowanie Panu Bogu za 70-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla wszystkich strażaków i ich rodziców oraz przybyłych na tę uroczystość gości. Również do tej intencji z księdzem kapelanem dołączamy zmarłych strażaków, aby Bóg przyjął ich na wieczną, przyjął ich do swego domu, obdarzył radością życia wiecznego. Drodzy bracia i siostry, druhny i druhowie, szczególna uroczystość. Rozpoczęliśmy w śpiewie przed Ewangelią. Pan organista śpiewał fragment z Ewangelii świętego Jana. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Miłość to jedna z cnót kardynalnych. Jest wiara, nadzieja i miłość. A miłość to nic innego, jak dawanie dobra
drugiemu człowiekowi. To mąż daje siebie żonie, żona daje siebie mężowi, to matka daje swoje przespane noce choremu dziecku, to mąż daje siebie, aby zapewnić byt swojej rodziny. To żołnierz daje siebie dla ojczyzny, kiedy zachodzi taka potrzeba. To strażak, ratownik, druh daje siebie drugiemu człowiekowi, kiedy zachodzi taka potrzeba. Kiedy wypadek, kiedy pożar, kiedy nieszczęście. Dzisiaj obchodzimy 70 lat waszego istnienia i dziękujemy wam za to, drodzy druhny i drogie druhny i druhowie, że dawaliście siebie, kiedy ku temu zaszła potrzeba. Ale żeby dawać siebie, czyli dawać miłość drugiemu człowiekowi, trzeba być mocnym, trzeba mieć siłę. I pytam siebie, i pytam ciebie, bracie i siostro, skąd tą siłę do dawania miłości, do dawania dobra drugiemu człowiekowi mamy czerpać? I myślę, że tej miłości, tej siły do dawania tego dobra nie znajdziemy ani w telewizji, ani w prasie, ani w radiu, ani w innych środkach przekazu. Tą siłę i moc znajdujemy, a przynajmniej próbujemy znaleźć, tak myślę, próbujemy znaleźć właśnie w Eucharystii, tu przy ołtarzu. Drodzy bracia i siostry, nam dzisiaj, mam nadzieję, nie grozi ani głód, ani jakieś wielkie choroby, ani jakieś wielkie kataklizmy. My mamy dzisiaj inne problemy, inne trudności i inne zadania. I aby tym wszelkim trudnościom podołać, aby te wszelkie trudności i przeciwności przezwyciężyć, trzeba nam mocy, trzeba nam siły. I tą siłą, i tą mocą jest Eucharystia, ten biały kawałek chleba, który uczyni nas mocnymi. I dobrze, że nas dzisiaj gromadzi właśnie ta Eucharystia. I myślę, że gromadzimy się tutaj nie dla tradycji, że gromadzimy się tutaj w świątyni nie dlatego, że tak wypada albo trzeba, ale gromadzimy się z potrzeby serca, aby ubogacić swoje serce tą Bożą miłością i tą miłość oddać drugiemu człowiekowi. Powiem tak na koniec. Być człowiekiem to jest najważniejsze. Kamil Cyprian Norwid napisał taki wiersz. Ty bądź nie bardzo szczęśliwy, bo pierwszy nie będziesz, nie ostatni przeto. Bądź niemowlęciem, mężczyzną, kobietą, ale przed wszystkim bądź Bożym człowiekiem. I tego bycia Bożym człowiekiem na co dzień sobie i wam, bracia i siostry, i druhowie życzę. Amen. Na prawo! Patrz! Pododdział! Marsz! Pododdział! Za mną! Marsz!
Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałbym wszystkich powitać na uroczystym apelu z okazji 40-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie. Dowódcą dzisiejszej uroczystości jest druh Marcin Kucharski. Ponadto uprawę dzisiejszej uroczystości zapewniają poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie oraz poczty towarzyszące Ochotniczej Straży Pożarnej w Truchowie i Wyszonkach Kościele. W związku z powyższym proszę dowódcę uroczystości o złożenie pędzonku. Podział baczność! Równość w prawo! Baczność! Na prawo! Patrz! Druhu prezesie, dowódca uroczystości, naczelnik Puchalski melduje pododdziały z okazji uroczystego apelu 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie. Dziękuję bardzo. Rozkaz. Poczty sztandarowe! Próba! Bardzo serdecznie witam księdza proboszcza Krzysztofa Koroleckiego, proboszcza parafii Kuczyn.
Witam księdza Wojciecha Ejsmont, wojewódzkiego kapelana strażaków. Witam poczty sztandarowe. Bardzo serdecznie witam pana Jacka Boguckiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witam panią Annę Bogucką, senator Rzeczypospolitej Polskiej. Witam pana Jerzego Leszczyńskiego, radnego sejmiku województwa podlaskiego. Witam panią Agnieszkę Zawistowską, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku wraz z zastępcą Piotrem Kolada. Witam druga Andrzeja Koca, prezesa zarządu oddziału Wojewódzkiego Związku OSW RP Województwa Podlaskiego. Witam pana Bogdana Zielickiego, starostę powiatu wysokomazowieckiego, prezesa zarządu oddziału powiatowego Związku OSW RP Wysokiej Mazowieckiej. Witam zarząd gminny Związku OSW RP w Krukowie na czele z panem prezesem Grzegorzem Kuleszą. Witam starszego kapitana Piotra Pruszyńskiego, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Wysokiej Mazowieckiej. Witam aspiranta sztabowego Grzegorza Kruszewskiego, kierownika posterunku Policji w Ciechanowcu. Witam panią Mariolę Niemiecką, radną powiatu Wysokomazowieckiego. Witam pana Marcina Kłocz, dyrektora zarządu dróg powiatowych Wysokiej Mazowieckiej. Witam pana Lecha Samickiego, prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu wraz z przedstawicielami. Witam pana Bartosza Matanowskiego, dyrektora Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu w oddziale kobiet. Witam panią Annę Gąsowską, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wysokiej Mazowieckiej. Witam pana Andrzeja Tymieckiego, przewodniczącego Rady Gminy Krukowo wraz z radnymi Rady Gminy Krukowo. Witam dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Krukowo oraz pracowników Urzędu Gminy. Witam sponsorów dzisiejszej uroczystości. Brawo! Witam przedstawicieli mediów oraz wszystkich zaproszonych gości. I na koniec, to znaczy, że nie od końca, ale witam bardzo serdecznie druhny i druhów z terenu naszej gminy, wszystkich przedstawicieli jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Witam was bardzo serdecznie. Drogi druhny i druhowie, szanowni państwo, dostojni goście, korzystając, że jestem przy mikrofonie, co prawda teraz już nam aura pozwala na dłuższe wystąpienie, ale pozwólcie, że będzie tak, jakby naprawdę było to na zewnątrz. Postaram się krótko w sposób krótki skierować kilka słów w państwa stronę. Drogie druhny i druhowie, na wstępie chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście strażakami wtedy, kiedy jest potrzebna pomoc w niesieniu pomocy dla drugiego człowieka, ale też wtedy, kiedy niepotrzebna jest ta pomoc w ratowaniu bezpośrednio życia, zdrowia, mienia, ale zawsze, kiedy potrzeba, zawsze na was nasza gmina może liczyć. Swoje podziękowania w sposób szczególny chciałbym złożyć na ręce waszych rodzin, waszych najbliższych, mam, żon, dzieci, bo to właśnie one, kiedy zawyje z terenu, w szczególności nocą, kiedy potrzeba jest stawienia się do jednostki, pośrednio przeżywają razem z wami tą akcję i czekają na tą informację, kiedy bezpiecznie wrócicie do domu czy do swojej jednostki. Dziękuję wam za zrozumienie istnienia i funkcjonowania Straży Pożarnej, za tą cierpliwość, która mam nadzieję, chociaż na tej dzisiejszej uroczystości, chociaż po części zrekompensuje tą stratę. Także bardzo serdecznie panu za to dziękuję. Drogie druhny i druhowie, jak ważną formację stanowicie nie tylko w strukturach gmin, powiatów, województw, ale przede wszystkim naszego kraju, pokazała ostatnia sytuacja na południu kraju. Tak samo było i u nas. Nie pytając się sami, bez przymusu, podjęliście chęć pomocy drugiemu człowiekowi w oddaleniu o 400 km, a nawet i dalej stąd. Włączyliście się pośrednio w zbieranie zbiórek, produktów
tego typu rzeczy najbardziej potrzebne, ale przede wszystkim sami, tak jak ksiądz proboszcz dzisiaj wspomniał, zorganizowaliście się po to, żeby wyjechać i pomóc drugiemu człowiekowi, niejednokrotnie zostawiając swoją pracę na co dzień, a też biorąc urlopy. Tego typu postawa zasługuje na ogromne uznanie i szacunek. Z tego miejsca w imieniu własnym, jak i Rady Gminy, całego społeczeństwa, chciałbym Wam raz jeszcze serdecznie podziękować. Kończąc swoje wystąpienie, chciałbym pogratulować jubileuszu 70-lecia. To piękna historia, praca wielu pokoleń, Waszych dziadków, ojców, teraz Was, w przyszłości dzieci i na pewno wnuki. Życzę Wam kolejnych pięknych rocznic i na pewno co najmniej 3-cyfrowych, bo wiem, że te tradycje w tej jednostce na pewno takich rocznic doczekają. Kończąc, chciałbym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności dla Was, dla Waszych rodzin, dla Waszych najbliższych, sukcesów osobistych i zawodowych, dumy, znoszenia tego munduru i poczucia satysfakcji za służbę, jaką na co dzień pełnicie. Niech święty Florian ma Was w swojej opiece, abyście zawsze mogli bezpiecznie jak wyjechać, tak i powrócić do swoich macierzystych jednostek. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże. Dziękuję. Po przedstawienie historii jednostki proszę druha Marcina Puchalskiego, naczelnika Zwiadu. Rejs historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie. 2 lutego 1954 roku odbyło się zebranie założycielskie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie. Początki działalności były bardzo trudne, bo zaczynano od konia, furmanki oraz drewnianej strażnicy. W 1980 roku otwarto nową lewicę. Jednostka sztandar otrzymała w 1995 roku, a w 1997 została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Podczas obchodu 50-lecia w 2005 roku OSP nadano srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa. W 2006 roku współorganizowano powiatowe ćwiczenia ratownicze wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Wysokiej Mazowieckiej oraz Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego. W 2008 roku zamontowano system alarmowania na telefony komórkowe, a w roku 2010 przeprowadzono remont kapitalny strażnicy, w której powstała świetlica miejska. W 2011 roku poprzez sztandarowy uczestniczył w ważnym wydarzeniu, to jest w obchodach wojewódzkich 90-lecia powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w Ciechanowcu oraz w nadaniu sztandaru i obchodach 60-lecia powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckim. W tym samym roku przeniesiono bibliotekę ze szkoły do remizy. W 2014 roku uroczyście obchodzono 60-lecie OSP Kuczyn. Poświęcono nowy samochód pożarniczy MAN GBA. Odznaczono jej jednostkę brązową odznaką honorową Podlaski Krzyż Floriański. Ponadto w ogólnopolskim czasopiśmie Strażak ukazał się artykuł o naszej OSP. W części świetlicowej strażnicy funkcjonuje kącik malucha. Remizę udostępniliśmy również dla seniorów, którzy utworzyli klub seniora. Od 2016 roku działa oficjalna strona internetowa OSP Kuczyn. Tego roku pozyskaliśmy nowoczesną pompę Tohatsu. W 2017 roku byliśmy gospodarzem posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podlaskiego, a jednostka otrzymała zestaw ratownictwa przedlekarskiego. Natomiast w 2018 roku zorganizowaliśmy ćwiczenia w zakresie ratownictwa w wypadkach ultralekkich samolotów, a także uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego jednostkom z terenu gminy Klukowo, który został pozyskany
za dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości, KRUS i z Funduszu Urzędu Gminy w Klukowie. Otrzymano wtedy średni zestaw hydrauliczny Lukas. We wrześniu 2019 roku miał miejsce połączone obchody 600-lecia parafii w Kuczynie, 65-lecia OSP, dożynki gminne oraz amatorskie zawody w powożeniu za przęgami konnymi. Jednostkę odznaczono srebrną odznaką honorową Podlaski Krzyż Floriański. W 2020 roku prezes wraz z Pocztem Sztandarowym asystowali przy przekazaniu relikwii świętego Floriana w Bazylice świętego Floriana w Krakowie dla księdza proboszcza parafii w Kuczynie. A instalacja relikwii w kościele w Kuczynie miała miejsce w 2021 roku. Tego roku otrzymano również nowy samochód Opel Movano, a także nasi druhowie brali czynny udział w organizacji wojewódzkich obchodów stulecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, które rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Kuczynie, a kontynuowane były w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. W maju 2022 roku odbył się piąty zjazd oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Podlaskiego w dworku Pan Tadeusz w Kuczynie. We wrześniu bieżącego roku łącznie 20 druhów z gminy Klukowo, w tym 4 strażaków z Kuczyna, uczestniczyło w zwalczaniu skutków powodzi na południu Polski w Dolinie Kłodzkiej w miejscowości Żelazno. Zbieraliśmy również w remizie dary na powodziach. W trakcie naszej służby dla społeczeństwa dysponowaliśmy następnymi pojazdami. Furmanka i dwa konie, samochód ZIŁ, ŻUK, STAR 266, STAR 244, STAR 266, Polonez karetka, Volkswagen Transporter, który później został przekazany na Ukrainę. Aktualnie użytkujemy MANA TGM 13290 oraz Opla Movano. OSP w Kuczynie brała udział w wielu pamiętnych akcjach, między innymi w gaszeniu w 1974 roku pożaru kilkudziesięciu zabudowań w Wojnach Szubach, w 1975 roku gaszeniu pożaru Młyna Wodnego w Kuczynie, w 1993 roku gaszeniu pożaru około 100 hektarów lasu w pobliżu miejscowości Pełk gmina Ciechanowiec, a w ostatnich latach zanotowaliśmy wiele interwencji związanych ze zwalczaniem skutków groźnych nawałnic, które przechodziły nad naszym powiatem wysokomazowieckim. Możemy także poszczycić się wieloma sukcesami w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu powiatowym, gdzie zwyciężyliśmy w roku 2009 i 2015. Zajęliśmy drugie miejsce w roku 67, 2002, 2005, 2007, 2014 i 2017. Oraz trzecie miejsce w 2022 roku. W roku 2010 nasza jednostka reprezentowała powiat wysokomazowiecki na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych, zajmując 12 miejsce. Aktualnie OSP Kuczyn liczy 41 członków, w tym 31 czynnych, 2 honorowych, 2 wspierających i 6 młodzieżowej drużyny pożarniczej. Uczcimy minutą ciszy tych strażaków, którzy odeszli na pierwszą służbę. Pododdział Baczność. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej złotą znaką honorową Podlaski Krzyż Floriański oznaczona została Ochotnicza Straż Pożarna w Kuczynie. Poczet sztandarowy. Baczność
Do dekoracji złotą odznaką honorową Podlański Krzyż Trojański Marsz. Od ukamania aktu dekoracji proszę prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Białymstoku druga Andrzeja Koca i pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Boguskiego. Straż Pożarną czynię złotą honorową odznaką Podlaski Krzyż Trojański. Pododział Patrzeć. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druh Maria Puchalska, brązowym medalem za zasługi pożarnictwa odznaczeni zostali druh Daniel Adamczuk, druh Grzegorz Guzowski, druh Mateusz Guzowski. Odznaczonych proszę wystąpienie przed stron szyku pod oddział sposób. Po dekonanie aktu dekoracji proszę prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druga Andrzeja Koca oraz pana Jacka Boguckiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej srebrną znaką honorową Podlaski Krzyż Trojański odznaczony zostali druh Leszek Wazlewicz, druh Zbigniew Hieronimczuk, druh Grzegorz Kulesza, druh Piotr Kraszewski. Brązową znaką honorową Podlaski Krzyż Trojański odznaczony zostali druh Radosław Guzowski, druh Marcin Puchalski, druh Tadeusz Puchalski. Odznaczonych proszę wystąpienie przed stron szyku pod oddział sposób. Po dokonanie aktu dekoracji proszę prezesa zarządu działu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Andrzeja Koca oraz panią senator Annę Kochuską.
pochwalił uczyć. Kuchwalę ojczyzny. Pododdział Baczność. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wysokim Mazowieckim odznaką wzorowego strażaka oznaczeni zostały druh Piotr Błoński, druh Michał Podolski, druh Piotr Podolski, druh Arkadiusz Wróbel. Odznaczony proszę wystąpienia przy Sączyku. Pododdział Spocznik. Po dokonaniu aktu dekoracji proszę pana Bogdana Zielskiego, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz starszego kapitana Piotra Pruszyńskiego, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Wysokiej Mazowieckiej. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaką za wysługę lat odznaczeni zostały lat 50 druh Zbigniew Karolinczuk, lat 40 druh Kazimierz Kopliński, lat 35 druh Leszek Bazylewicz, druh Grzegorz Kulesza, lat 30 druh Jarosław Sędzia, lat 25 druh Radosław Kuzowski i druh Marcin Buchalski oraz druh Piotr Kraszewski. Odznaczonych proszę wystąpienie przed Sączyku pod oddział Spocznik. Po dokonaniu aktu dekoracji proszę pana wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Tłukowie druha Tomasza Szczeźniaka oraz pana wójta gminy Tłukowo Piotra Puszyńskiego. Pochwalę się.
Chwała Cię. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaką za wysługę lat odznaczeni zostali lat 20 druh Tadeusz Puchalski, druh Maciej Sędzia, lat 10 druh Grzegorz Guzowski, druh Mateusz Guzowski, druh Daniel Adamczuk, druh Michał Kordulski, druh Piotr Kordulski, druh Arkadiusz Grubel. Odznaczonych proszę wystąpienie przed tron krzyku pod oddział z pocztą. O dokonanie aktu dekoracji proszę komendanta gminnego związku OSP w Bełchatowie drucha Artura Fedorczuka oraz pana wójta gminy Bełchatów. Oznaczonych proszę wstąpienie. Pododdział Baczność. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej brązową znaką młodzieżowej drużyny pożarniczej odznaczeni zostali druh Jan Jakończuk, druh Adrian Korytko, druh Błażej Kulesza, druh Bartosz Rena. Odznaczonych proszę o wystąpienie przed tron krzyku pod oddział zbocz. Dokonanie dekoracji dokonam może najmłodszych ja jako prezes zarządu gminnego i do pomocy proszę pana wójta gminy Tukowi. Uchwała Cię.
to z jaką kartą to chciałbym na tym kolei się na to kartę. Ja ci czołgę się z tym muszę. Proszę o wstąpienie. Teraz o zabranie głosu proszę szanowny gość. Drodzy gospodarze dzisiejszej uroczystości, drodzy jubilaci, druhny i druhowie strażacy, panie wójcie, czcigodni księża, szanowni goście, panie prezesie, panie pośle, panie starosto, wszyscy tutaj zgromadzeni. Szanowni państwo, świętujecie dzisiaj 70-lecie jednostki, to piękny jubileusz. To na ten jubileusz składa się wiele lat i wiele lat służby strażaków. Najczęściej na pewno są to wasi ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie, bo często jest tak, że ta tradycja strażacka przechodzi z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj jest to też taki czas, by na chwilę właśnie wspomnieć tych, którzy tą historię tworzyli, ale również chwilę zastanowić się nad służbą, jaką pełnią właśnie strażacy. I również chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować za tą służbę, bo straż to jest taką formacją, gdzie dla was nie liczą się granice, ani granice powiatu, województwa. Wy jedziecie wszędzie tam, gdzie jest potrzebna pomoc, gdzie trzeba służyć drugiemu człowiekowi. Także ja za to chciałabym wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Pan mój tutaj wspominał właśnie o tej akcji również powodzi, że teraz tak ładnie, ofiarnie włączyliście się w tę akcję. Też chciałabym bardzo serdecznie podziękować za to, ponieważ rozmawialiśmy ostatnio, była też dyskusja w Senacie na ten temat, została uchwalona specustawa. Rozmawialiśmy z senatorami, którzy są z tamtego terenu i wiemy, jaki tam jest rozmiar nieszczęścia, rozmiar tragedii. Tak się złożyło również, że składałam w Senacie propozycję takiej poprawki dla strażaków, by właśnie pamiętano o tym, że też strażacy, żeby mogli również otrzymywać wynagrodzenie w takich dużych, długich akcjach, a nie tylko ekwiwalent. Ale wiem, że wy niezależnie od tego i tak zawsze jesteście pierwsi na linii frontu i pierwsi tą pomoc niesiecie. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za to. Życzę wam wielu kolejnych dobrych lat, zdrowiu w takim zadowoleniu, ale również, żeby jak najmniej była potrzeba udziału w tych akcjach, a zawsze, żebyście bezpiecznie wracali do domu. I również podziękowanie kieruję tutaj do waszych rodzin za to, że wspierają was i zawsze oczekują szczęśliwego powrotu ze służby. Wszystkiego najlepszego. Niech wam się szczęści. Szczęść Boże. Zawsze gotowi do niesienia pomocy na czele. Ja chciałbym także podziękować wam za tą służbę, za tą pomoc, którą niesiecie, za to ciągłe podnoszenie gotowości bojowej. Nic nie dałyby zabiegi pana wójta, pana starosty, pana prezesa przy naszym wsparciu o lepszy sprzęt, o lepsze wyposażenie, gdyby nie było tak dobrych strażaków, tych, którzy ten sprzęt będą obsługiwać i tym sprzętem wyjeżdżać do akcji, tym sprzętem nieść pomoc. Ostatnie lata były dobre dla straży pożarnych. Dobrze, że udało się uchwalić także taką pewną rekompensatę dla was, jak już skończycie służbę czynną i przejdziecie na emeryturę, żeby można było
pamiętać o tym, że także nie tylko sąsiedzi, nie tylko ci, którzy wnieśliście pomoc, ale też Państwo pamięta o Was wtedy, kiedy po służbie, po tym, co zrobiliście, już odpoczywacie. Gdy patrzę na tę jednostkę i na tą młodzieżową szczególnie część, jestem przekonany, że ta jednostka ma przed sobą przyszłość i na pewno zobaczymy się na kolejnych rocznicach z setną łącznie. Wszystkiego dobrego. I chcielibyśmy przekazać wspólny grawerton na pamiątkę tej uroczystości. Na ręce Pana Prezesa. Proszę bardzo. Panie pośle, pani senator, panie starosto, szanowni państwo, wszyscy samorządowcy różnych szczebli, druhny i druhowie, czcigodni księża. Zawsze tutaj jest trema mówienia w Kuczynie. Dla mnie, bo blisko połowę tych 70 lat to tak gdzieś tutaj przebywałem w tej okolicy. Jak druh, naczelnik czytał historię, to mówię, ten samochód pamiętam, ten pamiętam, dwóch nie pamiętam. Nie pamiętam Ziła, nie pamiętam Żuka, no i konia nie pamiętam. A tak naprawdę to ta historia, która tutaj była przytoczona, no to aż mi się łezka wokół kręciła, bo miałem okazję być tutaj funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej i włączanie do KSRG czy innego rodzaju zdarzenia, które miały miejsce w Kuczynie, zawsze gdzieś tam mnie dotyczyły i jestem bardzo dumny, że mogę tutaj dzisiaj w roli prezesa wojewódzkiego być, odznaczyć tą jednostkę, odznaczyć druhów i podziękować tak naprawdę Wam za to, że jesteście, bo te pokolenia, które tutaj są, które tu widzimy, prezesi, którzy byli, którzy są i którzy pewnie jeszcze będą, którzy są w tych szeregach, zawsze dbali o tą jednostkę i dlatego ona tak lubiana jest i tak doceniana, co o czym świadczy liczba i funkcje gości, którzy dzisiaj przybyli na tą uroczystość. Chcę powiedzieć, że nie tylko działalność ratownicza w tej jednostce jest, ale również ta działalność statutowa, o czym też słyszeliśmy, bo ta jednostka faktycznie jest w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, zawsze służy pomocą. Tutaj się odbyły ostatnie wybory, na których zostałem ponownie wybrany prezesem Zarządu Wojewódzkiego. Dlatego mam zobowiązania w stosunku do tej jednostki, do tego miejsca i do tej miejscowości, ale także do gminy, bo bardzo dobrze się współpracuję tutaj z panem Piotrem Muszyńskim i jak widzę, strażacy też z nim bardzo dobrze współpracują, o czym świadczy to wyposażenie i to, co nas czeka jeszcze w najbliższej przyszłości dla tej gminy. Wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności, druhowie, święty Florian, na pamiątkę tego naszego dzisiejszego spotkania dla drucha Grzegorza. Mam nadzieję, że na tą stówę to i mnie zaprosicie. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Drogie druhny, druhowie, szanowni goście, panie prezesie, panie wójcie, wszyscy tutaj uczestniczy dzisiejszej uroczystości. Ja się bardzo cieszę, że jestem z Wami i czuję się tak jak w domu, bo w większości Was znam jak u siebie, bo tutaj też miałem tą przyjemność i satysfakcję pracować przez 5 lat i obserwować, jak Wy działacie. Także Wasza aktywność w pracy tej związanej z pracą strażaka, ale też i społeczną, to jest przykład dla innych. Także ze swojej strony, ale też z samorządu województwa serdecznie Wam dziękuję za to, co robicie, niesiecie pomoc, ale też za to pracę społeczną, za tą aktywność, która tutaj już była wielokrotnie podkreślana. Samorząd województwa stara się też Wam wspierać w różny sposób, co roku też korzystacie z różnych form, a myślę, że teraz w najbliższej przyszłości będzie ta pomoc, myślę, że już tu jest na ukończeniu praktycznie, bo ze środków i europejskich, i transgranicznych
będą nowe wozy tutaj dla samorządu gminy Krukowo i myślę, że ta współpraca będzie się dalej rozwijać, także dziękuję Wam za to, Panu Wójtowi i Wam wszystkim i oczywiście myślę, że dalej będziemy wspólnie działać, także gratuluję wszystkich dzisiejszych odznaczeń i życzę, żebyście mieli jak najwięcej satysfakcji właśnie z Waszej pracy tej społecznej, ale też wszystkiego dobrego w życiu osobistym. Z tej okazji też chciałem przekazać taki pamiątkowy grawerton od Zarządu Województwa i Przewodniczącego Sejmiku na pamiątkę też tego pięknego jubileuszu. Wszystkiego dobrego. Senator, szanowny panie pośle, panie prezesie zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, szanowny panie wójcie, gospodarzu tej ziemi, tej gminy, szanowny panie radny wojewódzki, szanowni państwo tutaj zgromadzeni według tytułów i godności, druhny i druhowie, szanowny panie prezesie, panie naczelniku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puczynie. Bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie tutaj na obchody 70-lecia tej jednostki. Ta jednostka jest rzeczywiście na tym nieboskłonie naszych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych wyróżniająca się jednostką. Tego Wam, drogie druhny i drodzy druhowie, bardzo serdecznie gratuluję. Tego, że przez te 70 lat ta społeczność tej miejscowości, pobliskich miejscowości stworzyła coś wyjątkowego. Wyjątkowego pod względem różnym. Oczywiście pierwszą i najważniejszą sprawą to jest pomoc dla bliźniego. Bezinteresowna pomoc dla bliźniego. Chciałbym w imieniu swoim, jak i również władz powiatu wysokomazowieckiego z panią radną, wspaniałą radną Mariolą Niemyjską, podziękować Wam za tą pracę, za tą bezinteresowną pomoc niesioną drugiemu człowiekowi, bo przez te 70 lat rzeczywiście tej pracy było bardzo dużo i tutaj wielki ukłon w stosunku do Was, Waszych rodzin również, ale również i Waszych poprzedników, bo naprawdę tych zdarzeń, tych różnych wydarzeń, niestety tragicznych też było cała masa i za to naprawdę bardzo, bardzo serdecznie chcę podziękować. Chciałbym również pogratulować tego jubileuszu oraz życzyć tego dalszego rozwoju, ciągłego rozwoju tej jednostki. Bardzo dobrze, że mamy ze sobą tutaj również młodzieżową drużynę pożarniczą. To jest naprawdę nasza przyszłość i nasza nadzieja na to, że ta jednostka będzie dalej mogła funkcjonować w ten wspaniały sposób, jak to robi do tej pory. A tak jak tutaj rozmawialiśmy z druhem prezesem Andrzejem, macie tutaj wyjątkową sytuację. Żadna chyba jednostka na terenie powiatu takiej sytuacji nie ma, że czy jest pogoda, czy nie pogoda, to potraficie sobie poradzić w sensie takim, że macie takie piękne również pomieszczenia, gdzie możemy się spotkać. No, żadna jednostka takiego czegoś nie ma. To oczywiście zasługa też i tutaj państwa kucharskich, którzy aktywnie uczestniczą w życiu tej jednostki. Także składam gratulacje, szczególnie tutaj dla pani Marioli. Ona bardzo lubi złoto, jak dzisiaj patrzę, to złoto dostała, to taka szczęśliwa, że naprawdę warto było Mariolciu poczekać tak, na tą chwilę. Gratuluję wszystkim oczywiście tych odznaczeń, awansów,
również tego, że ta jednostka w ten sposób kwitnie. No i też wyrażam nadzieję, tutaj pan poseł z panem prezesem zarządu oddziału powiatowego w Ilostuleciu. A ja bym tak daleko nie czekał. Słuchajcie, 30 lat, no sporo czasu trzeba czekać. Za 5 lat jest 75-lecie, tak? Także myślę, że to bardziej realne i też okrągła taka rocznica. Także wyrażam nadzieję, że wszyscy razem tutaj za 5 lat się spotkamy. Niekoniecznie na tej sali, ale może przed tą salą, natomiast tutaj właśnie w Kuczynie. Wszystkiego najlepszego dla OSP KSRG Kuczyn i proszę pana prezesa o przyjęcie stosownego grawertonu z tej okazji. Dziękuję bardzo. Wraz z panią dyrektorą Agnieszką Zawistowską reprezentujemy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dziękujemy za zaproszenie i chcieliśmy przekazać najgorętsze życzenia z okazji tego pięknego jubileuszu. A ja chciałbym również przekazać podziękowania za zaproszenie od pana ministra Krajewskiego, który niestety nie mógł dzisiaj przybyć ze względu na liczne obowiązki ministerialne. Chciałem przeczytać krótki list od pana ministra. Druhny, druhowie, szanowni goście, jest mi niezmiernie miło skierować do was kilka słów z okazji tak zaniosłej rocznicy 70-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie. To wspaniałe jubileuszowe święto jest nie tylko okazją do podsumowania waszych dokonań, a także czasem, aby złożyć wyrazy głębokiego uznania za wasze niezłomne poświęcenie, odwagę, ofiarną służbę na rzecz lokalnej społeczności. Od 7 dekad stoicie na straży bezpieczeństwa swoich sąsiadów, gotowi nieść pomoc w chwilach trudnych, niebezpiecznych. Dzięki waszej determinacji, sumiennej pracy i odpowiedzialności mieszkańcy tej ziemi mogą spać spokojnie, wiedząc, że zawsze jesteście gotowi wynieść pomoc niezależnie od okoliczności. Z perspektywy wiceministra rolnictwa, rozwoju wsi z dumą obserwuję, jak ważną rolę pełnią ochotnicze straże pożarne w życiu polskiej wsi. Wasze działania ratownicze i edukacyjne mają ogromny wpływ na rozwój i bezpieczeństwo terenów wiejskich. Jako strażacy jesteście fundamentem bezpieczeństwa naszej ojczyzny, a także zaangażowanie wasze stanowi wzór do naśladowania dla przyszłych pokoleń. W imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz własnym pragnę wyrazić serdeczne podziękowania za waszą nieustanną służbę, odwagę, gotowość do działania. Życzę wszystkim wam, aby nadchodzące lata przynosiły jeszcze więcej satysfakcji spełnionej misji oraz aby wasza jednostka rozwijała się, czerpiąc siłę z tradycji i doświadczenia, które budujecie od wielu lat. Niech ten wspaniały jubileusz będzie inicjatywą do dalszego niesienia pomocy potrzebującym, a także symbolem jedności, odwagi, siły, które towarzyszą wam od wieków. Niech wasza służba drugiemu człowiekowi będzie źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. Niech każde wezwanie kończy się szczęśliwym powrotem, a święty Florian otoczy was opieką i wasze rodziny. Z wyrazami szacunku Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa, rozwoju wsi, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekazuje ten list, pamiątkową ramkę, a także upominek w postaci torby medycznej, czyli takiego wyposażenia, którego nigdy za wiele, na ręce pana prezesa. Szanowni państwo, druhny i druhowie, przyłączam się jak najbardziej do życzeń pana ministra, ale chciałabym też w imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pogratulować tego jubileuszu, podziękować, że możemy dzisiaj z wami tutaj być i życzyć wam kolejnych lat tak pięknej działalności, abyście zawsze bezpiecznie wracali. Dziękuję za to, że możemy my jako mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego czuć się bezpiecznie, ale też, że niesiecie tą pomoc tam, gdzie dzisiaj ona jest potrzebna. Także serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego. I na ręce pana prezesa pozwolę sobie złożyć pamiątkowy grawerton.
witam Państwa bardzo serdecznie, zebranych gości, druhów. W imieniu dyrektora Podlaskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Adama Frankowskiego z okazji tak pięknego jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie serdeczne gratulacje i wyrazy uznania oraz życzenia, aby ta trudna i odpowiedzialna służba była źródłem osobistej satysfakcji oraz powody do dumy, a kolejne lata społecznej aktywności sprzyjały nowym pomysłom i inicjatywom. Od siebie, jako mama i żona, to przede wszystkim szczęśliwych powrotów do domu. Druhu prezesie, druhny, druhowie. Dzisiejszy dzień 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej jest dniem, w którym składamy podziękowania i gratulacje dla ochotników. I z tej okazji chciałbym przeczytać list Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Janusza Kondrata. Druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste obchody 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie. W tym szczególnym dniu pragnę złożyć wszystkim druhnom i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej serdeczne życzenia i gratulacje. Składam podziękowania oraz wyrazy uznania za codzienną ofiarność, bezinteresowną służbę oraz profesjonalizm podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Życzę, aby wasza społeczna i pełna poświęcenia służba dawała wiele satysfakcji, a jednocześnie przyniosła wymierne korzyści społeczności lokalnej oraz ochronie przeciwpożarowej powiatu i całego województwa podlaskiego. Słowa te kieruję w imieniu własnym oraz wszystkich strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego. Ze strażackim pozdrowieniem Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier, magister inżynier Janusz Kondrat. Dziękuję. Szanowni Państwo, z okazji jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie w imieniu własnym oraz całej społeczności Szkoły Podstawowej w Kuczynie chciałabym druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie złożyć serdeczne gratulacje, wyrazy uznania oraz życzyć wytrwałości w trudnej i odpowiedzialnej pracy. Na ręce Pana Prezesa przekazuję pamiątkowy grawerton. Szanowni Państwo, drogie druhny i druhowie, reprezentując strażaków z terenu gminy Tłukowo wraz z prezesem Szcześniakiem, pragnę pogratulować tego wspaniałego jubileuszu. Dziękujemy Wam, druhowie, za wzorową, owocną współpracę. Życzymy Wam zdrowia, bezpieczeństwa, satysfakcji spełnionej misji. My już swój prezent przekazaliśmy wcześniej na tutaj we strażaków z Kuczyna. Mieliśmy go okazję dzisiaj poświęcić na początku uroczystości, ale pozwolimy sobie jeszcze z prezesem Szcześniakiem przekazać list gratulacyjny na ręce prezesa Kuleszy. Czy jeszcze ktoś z innych gości chciałby zabrać głos? Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie ciepłe słowa, za te prezenty. Po tej figurce Floriana i podziękować, to ja właśnie miałem powiedzieć, jak koledzy mnie uprzedzili. Chciałbym dodać, że właśnie tutaj druhowie strażacy z gminy Tłukowo złożyli się, że tak powiem, na tą figurkę. Ta figurka została, że tak powiem, zainstalowana pod remizą. No i będzie na pewno taką dłuższą pamiątką i bardzo fajną pamiątką,
którą tutaj, jak powiedziano, poświęcił nam ksiądz Wojciech Eismont, wojewódzki kapelan strażak. Teraz my chcielibyśmy się w jakiś sposób odwdzięczyć instytucjom, osobom, które z nami bądź współpracowały przez wiele lat, bądź współpracują, bądź będą współpracować. Jeżeli kogoś z danej instytucji nie ma, a jeżeli ktoś jest w zastępstwie, to bardzo prosimy o wystąpienie. Mamy takie skromne prezenty i bardzo bym prosił o występowanie przed front szykum. I tutaj przygotowaliśmy je dla pana Stefana Krajewskiego, wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jeżeli ktoś jest w zastępstwie, to prosimy. Pana Jacka Boguckiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panią senator Annę Bogucką, panią Agnieszkę Zawistowską, dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Podziemiu Stoku, księdza Wojciecha Eismonta, kapelana wojewódzkiego strażaku, księdza Krzysztofa Grolewskiego, proboszcza parafii w Kuczynie, Łukasza Siekierko, radnego sejmiku województwa podlaskiego, Jerzego Leszczyńskiego, radnego sejmiku województwa podlaskiego, drucha Andrzeja Koca, prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych do województwa podlaskiego. Przed front szyku bardzo proszę pana Bogdana Zielińskiego, starostę Wysokomazurskiego, panią Dorotę Łapiak, przewodniczącą Rady Powiatu Wysokomazurskiego, panią Aleksandrę Łapiak, wicedyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem, starszego kapitana Piotra Pruszyńskiego, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wysokim Mazowieckiem, panią Mariolę Niemieńską, radną powiatu Wysokomazowieckiego, inspektora Tomasza Wyszkowskiego, komendanta Policji Wysokim Mazowieckim. Jeżeli kto zastępuje, to proszę bardzo o występowanie. Pana Lecha Samockiego, prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Karola Maksimczuka, redaktora naczelnego portalu wysokomazowiecki24.pl. Pana Piotra Uszyńskiego, wójta gminy Klukowo. Pana Andrzeja Tymińskiego, przewodniczącego Rady Gminy Klukowo.
wystąpienie przed całym szyku bardzo proszę panią Marię Puchalską, właścicielkę Domu Weselnego Kuczyn, pana Tadeusza Puchalskiego, właściciela Domu Weselnego Kuczyn, pana Piotra Koca z przedsiębiorstwa handlowego w Ciechanowcu, pana Eugeniusza Unieskiego, właściciela zakładów mięsnych Unieszcy, pana Stanisława Kuźmińskiego, właściciela firmy Hydrowód Słukowa, pana Grzegorza Wieniackiego, prezesa zarządu Global Security Ciemiatycze, pana Jana Grzeszczuka z firmy Pomiary Ochronne Uszemała, pana Tadeusza Zarębę z firmy Instalbot Uszemała, pana Marcina Kruszewskiego, właściciela firmy Roltek z Sokół, pana Jarosława Borka z firmy Domek z Kuczyna. Przed tron szyku bardzo proszę drucha Artura Fiodorczuka, komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Słukowie, drucha Sławomira Dąbrowskiego, prezesa OSP w Słukowie, druh Weronikę Konicką, wiceprezesa OSP w Dyszonkach Kościelnych, drucha Tomasza Szcześniaka, prezesa OSP w Krajenowie, drucha Kamila Łukana, prezesa OSP w Piętkach Kręskich. Naczelnik OSP Kuczyn Puchalski melduje zakończenie uroczystego apelu z okazji 70-lecia Powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie. Rozkaz. Szanowni Państwo, miało to wszystko trochę wyglądać inaczej, gdybyśmy byli na placu i tak dalej.